Witajcie, mam na imię Marcin i mam dla Was bardzo ciekawą propozycję. Otóż chciałbym Was dzisiaj zabrać na spacer i to od razu dodam, spacer wyjątkowy. W trakcie tego spaceru chodzić tak naprawdę będę tylko ja. A co macie robić Wy? Wy najlepiej siedźcie, słuchajcie i korzystajcie, bo będziecie mogli dowiedzieć się wielu praktycznych i przydatnych w życiu rzeczy. A wszystkie one związane są z prawem. Będzie to bowiem spacer po prawie. Brzmi nieciekawie, powie ktoś z Was, a ja powiem od razu, wcale nie. I już wkrótce się o tym przekonacie. Oto znajdujemy się na nietypowym placu. To nie przypadek, że z kamerą trafiliśmy właśnie tutaj. Wokół tego placu skupione są bowiem sądy, w których dowiemy się tego, co w spacerze po prawie interesuje nas najbardziej. Poznamy prawo cywilne, prawo pracy oraz prawo karne, a także zawody ściśle związane z prawem. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czego oczekiwać od radcy prawnego, notariusza czy adwokata, jeśli będziemy potrzebować ich pomocy. No to zaczynamy. Na początek naszego spaceru odpowiemy na pytanie, czym jest prawo cywilne. Oczywiście możemy posłużyć się suchą definicją mówiącą, że prawo cywilne to zbiór wszystkich praw obowiązujących obywateli danego państwa i regulujących stosunki między nimi, a cechą charakterystyczną jest równość stron. Brzmi to mało interesująco, dlatego postanowiliśmy przy okazji wyjaśniania, czym jest prawo cywilne, sięgnąć po pomoc specjalisty. W tym celu udałem się do sądu cywilnego. To właśnie tu rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa cywilnego. Warto wiedzieć, że prawo cywilne reguluje zdecydowaną większość spraw, z którymi mamy do czynienia na co dzień, na przykład sprawy majątkowe czy spadkowe, a także umowy kupna i sprzedaży. Większość umów zawiera się na piśmie, ale są też takie rodzaje umów, których zawarcie następuje poprzez dokonanie określonych czynności, takich jak na przykład wejście do autobusu. Wsiadając do autobusu, kasujemy bilet i płacimy za przejazd. Przewoźnik wywiązuje się z umowy, ponieważ przewozi nas z miejsca na miejsce, natomiast my musimy za tą usługę zapłacić. Jeżeli nie zapłacimy za tą usługę, czyli wejdziemy do autobusu nie płacąc za ten przejazd i będzie kontrola biletowa, wówczas kontroler może na nas nałożyć opłatę dodatkową, czyli tak zwany mandat. Stąd wiadomo, jakiego rodzaju kwestie reguluje prawo cywilne? To szczegółowo opisuje kodeks cywilny. To jest zbiór zasad prawa cywilnego usystematyzowany według określonych kryteriów. Nasz kodeks cywilny, pochodzący już z 1964 roku, składa się zasadniczo z czterech ksiąg. Część ogólna to są sprawy najbardziej ogólne związane z czynnościami prawnymi, kolejna część zobowiązania, prawo rzeczowe i spadki. Tak mniej więcej się kształtuje w większości państw europejskich. Wyobraźmy sobie teraz, że podczas promocji kupiliśmy laptopa w atrakcyjnej cenie, ale w domu okazało się, że urządzenie często się psuje. Chcemy wymienić towar na nowy, jednak sprzedawca pozostaje głuchy na nasze propozycje. To zmusza nas w końcu do dochodzenia swoich praw przed sądem cywilnym. Co zrobić w takiej sytuacji? Na początek musimy sporządzić pozew, czyli pisemne zgłoszenie żądania, z którego powinno wynikać, czego domagamy się i od kogo. Decydując się na taki krok, pamiętajmy, że wniesienie pozwu do sądu cywilnego jest często odpłatne. Ta odpłatność też, można powiedzieć w ten sposób, że wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu. Oczywiście w sytuacji, kiedy tę sprawę się opłaci, wygra się sprawę, to sąd zasądza te koszty od strony przeciwnej, bo znowu płaci, ogólnie rzecz biorąc, płaci ten, kto sprawę przegra. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy strona nie ma możliwości uiszczenia tej opłaty z uwagi na swoją sytuację, zawsze jest możliwość zwrócenia się do sądu o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Kolejnym etapem jest postępowanie, które przeprowadza sąd. Strony mogą dochodzić przed nim swoich praw same albo korzystać z pomocy prawników, o których więcej powiemy w dalszej części naszego filmu. Następnie sąd szczegółowo bada sprawę, a ostatnim punktem jest ogłoszenie wyroku. Nie odkryję chyba Ameryki, jeśli powiem, że wcześniej czy później każdy z Was trafi do pracy i od razu nie musi być to praca zawodowa, która będzie pozwalała Wam się utrzymywać. Może być to praca dorywcza lub sezonowa, która po prostu pozwoli zarobić Wam na wakacje. Niezależnie od tego, w jakim zawodzie będziecie pracować, a także w jakiej formie będziecie zatrudnieni, warto dowiedzieć się, w jaki sposób regulowane są relacje między pracownikiem i pracodawcą i w jaki sposób rozstrzyga się spory, jeśli oczywiście
do takich między nimi dojdzie. Prawo pracy, któremu poświęcimy najbliższe chwile, jest jednym z rodzajów omawianego wcześniej prawa cywilnego. Skupimy się teraz nad tym, jakie są prawa i obowiązki pracowników, a także pracodawców, bo te sprawy dotyczą praktycznie nas wszystkich. Przepisy szczegółowo regulujące sprawy zatrudnienia można znaleźć w Kodeksie Pracy. Kodeks Pracy to jest taki akt prawny, który został specjalnie wymyślony po to, aby osoby, które chcą nawiązać tą relację pracownik-pracodawca, wiedziały, jak to zrobić. A zatem w Kodeksie Pracy znajdziemy cały komplet przepisów dotyczących tego, jak nawiązać taką relację pracowniczą, jak ją rozwiązać, jak pracownik może się chronić przed różnymi bezprawnymi działaniami pracodawcy i odwrotnie, jak pracodawca może szukać ochrony prawnej przed różnymi bezprawnymi działaniami pracownika. Teoretycznie Kodeks Pracy zapewnia pracownikom mocną ochronę, ale czy tak jest w rzeczywistości? Niestety, młody człowiek wchodzący na rynek pracy często bywa narażony na nieuczciwe praktyki pracodawców. Wiele spraw toczących się przed sądem dotyczy niewypłaconego wynagrodzenia za pracę, niesłusznego z niej zwolnienia, odszkodowań z powodu wypadku przy pracy, a także mobbingu. Jednak najwięcej nieprawidłowości pojawia się już na etapie zawierania umowy o pracę. Czy ochrona jest skuteczna? Jest skuteczna pod warunkiem, że wiemy, jak się bronić, a więc że znamy instytucje, o których ten kodeks pracy traktuje. Z mojego punktu widzenia, więc sędziego, który orzeka w sprawach pracy, ta ochrona jest silna, ale warunkiem tego, żeby ona była skuteczna, to jest to, aby osoby, które chcą skorzystać z tej ochrony, dokładnie znały te instytucje. A więc znowu wracamy do tego momentu, że każda osoba, która wchodzi w jakąś relację prawną, powinna być świadoma tego obszaru, w którym się porusza. Jak i w jakim terminie złożyć pozew w sądzie pracy? Procedura jest częściowo podobna do tej, którą omawialiśmy przy okazji sądu cywilnego, choć, co warto podkreślić, nie wiąże się z koniecznością wniesienia opłat przed rozpoczęciem postępowania. W tym przypadku ważne jest natomiast, by dotrzymać terminu na złożenie pozwu. Termin ten zależny jest od charakteru sprawy. Na przykład odwołanie od zwolnienia z pracy powinno trafić do sądu w ciągu 7 dni od doręczenia wypowiedzenia. W przypadku ubiegania się o odszkodowanie termin ten wynosi 14 dni. W większości pozostałych spraw powinny być one wniesione przed upływem terminu przedawnienia, a to następuje po 3 latach. Wierzcie mi, ale osobiście nie chciałbym, abyście kiedykolwiek mieli do czynienia z kolejną gałęzią prawa omawianą podczas naszego spaceru. Tym razem mam na myśli prawo karne, które, jak podejrzewam, większości z Was kojarzy się raczej z mało chwalebnymi czynami. Ale ponieważ nigdy nie wiemy, co nas w życiu może spotkać, proponuję, by poznać kilka najważniejszych informacji dotyczących właśnie prawa karnego. Zapraszam. Mówiąc najogólniej, prawo karne określa czyny będące przestępstwami oraz kary, które grożą za ich popełnienie. Artykuły opisujące odpowiedzialność karną obywateli i wysokość kar znajdziemy w Kodeksie Karnym. Jednak ze względu na Was więcej czasu poświęcimy teraz dziedzinie ściśle związanej z prawem karnym, jaką jest postępowanie w sprawach nieletnich. Wobec tych, którzy na przykład dopuszczają się przemocy na swoich rówieśnikach, czy nielegalnie pobierają filmy albo muzykę z internetu, w prawie polskim nie stosuje się kar, a zazwyczaj środki wychowawcze i poprawcze, co również bywa dotkliwe dla sprawców. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia i dopuściły się czynu zabronionego, to wówczas taki czyn traktuje się jako przejawy demoralizacji i wówczas są stosowane wobec nich tylko środki opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast jeżeli czynu zabronionego dopuściła się osoba pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, to wtedy stosowane są najczęściej środki opiekuńczo-wychowawcze, ale również i poprawcze. Czy nieletni, który łamie prawo, zawsze traktowany jest w ten sam sposób, a może przewidziano sytuacje wyjątkowe? Okazuje się, że tak. Ci, którzy popełnią ciężkie przestępstwo, mogą być potraktowani przez sąd jak dorośli. Dotyczy to odpowiedzialności nieletnich, którzy nie ukończyli 17 roku życia i są traktowane jako osoby nieletnie na gruncie prawa karnego i dopuściły się przestępstwa po ukończeniu 15 roku życia, a przed ukończeniem 17 roku życia. Dotyczy to jednak wąskiej grupy przestępstw określonych w kodeksie karnym i są to praktycznie najcięższe przestępstwa, takie jak zamach na prezydenta, zabójstwo, zbiorowy gwałt.
Warto pamiętać, że popełniając czyn niedozwolony i będąc przy tym osobą nieletnią, możemy jeszcze długo odczuwać skutki swojego postępowania. Czasem konsekwencje takiego kroku ponosi się przez całe życie. Osobom, o których wiadomo, że weszły w konflikt z prawem, trudniej jest między innymi znaleźć pracę czy dostać się do wymarzonej szkoły. Zauważyliście zmianę otoczenia. Nie jest ona przypadkowa. W naszym spacerze dotarliśmy bowiem właśnie do miejsca, w którym najważniejszą rolę pełnią nie sądy, a urzędy. Czy to ma cokolwiek wspólnego z prawem? Otóż ma i to bardzo dużo. W urzędach spędzimy najbliższe chwile dlatego, że mówić będziemy o prawie administracyjnym, z którego wynika wiele waszych przywilejów, a także obowiązków. Urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki czy wreszcie urząd marszałkowski. W każdym z nich mamy możliwość załatwienia spraw, bez których w myśl prawa administracyjnego nie moglibyśmy sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. To w nich można na przykład zdobyć niezbędne we współczesnym świecie dokumenty, takie jak dowód osobisty czy prawo jazdy. Czyli te wszystkie dokumenty, które w przeciągu całego naszego życia towarzyszą nam, są nam potrzebne do realizacji naszych planów zawodowych oraz do celów osobistych, czyli akt urodzenia, potem dowód osobisty, wszelkie pozwolenia na realizację naszych celów, czyli założenie prywatnej firmy, założenie własnego przedsiębiorstwa, czy też planów związanych z budową domu na przykład, czy też zakupem mieszkania z zasobów miejskich. Te wszystkie sprawy właśnie załatwiane są w Urzędzie Miasta. To w nich obywatel może założyć pierwszą w życiu firmę i wreszcie to w nich może zdobyć niezbędne uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Może przyjść do Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli chce zostać pilotem wycieczek albo przewodnikiem turystycznym. Musi najpierw skończyć kurs, a tutaj w Urzędzie Marszałkowskim zdać egzamin. My również nadajemy kategorie dla hoteli. To są takie gwiazdki. Ile hotel dostanie gwiazdek, to zależy od jego standardu, warunków hotelowych i to właśnie marszałek przyznaje te gwiazdki. Może się ubiegać również mieszkaniec tutaj u nas, w Urzędzie Marszałkowskim, o zezwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych. To tylko marszałek wydaje takie zezwolenie. To marszałek przyznaje też stypendia i to są stypendia sportowe, to są również stypendia dla szczególnie uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych, w kierunkach technicznych. Samorząd wojewódzki wspiera rozwój gospodarczy. Bardzo duże środki przeznaczamy na dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Z prawem administracyjnym ściśle wiąże się kodeks postępowania administracyjnego. To z niego wynika wiele praw obywatelskich, takich jak prawo do informacji. Na jego podstawie każdy z Was może żądać szczegółowych wiadomości o procedurze, według której załatwia się daną sprawę. Macie też prawo do terminowego załatwiania spraw. Urzędnik to tak naprawdę partner do rozwiązywania naszych bieżących problemów. Należy pamiętać o tym, że możemy razem z nim szukać najlepszych, najbardziej optymalnych dla nas rozwiązań danej sprawy. Te relacje powinny być obustronne, czyli z jednej strony urzędnik może wymagać od nas, od petentów tego, żeby przynieść odpowiednie dokumenty, żeby załatwić daną sprawę, natomiast my jako petenci mamy prawo do tego, żeby sprawdzać jakość wykonywanych usług na naszą rzecz, czyli sprawdzać terminowość przede wszystkim oraz to, z jakim skutkiem sprawa będzie docelowo załatwiona. Warto też pamiętać, że każdy ma prawo do skargi. Możemy z niego skorzystać, jeśli uznamy, że organ administracyjny albo urzędnik niewłaściwie wykonują swoje obowiązki. To narzędzie pozwala obywatelowi walczyć z biurokracją, o której zapewne słyszeliście wiele złych rzeczy. Opuśćmy urzędy i powróćmy na plac, z którego wyruszyliśmy na spacer. Mamy tam do omówienia kolejne sprawy. Poznaliśmy najważniejsze gałęzie prawa obowiązującego w Polsce. Teraz czas na najważniejsze zawody związane z prawem. Kto udzieli nam porady prawnej? Kto będzie reprezentował nas przed sądem? Wreszcie od kogo zależy sprawiedliwy wyrok?
Niektórych przedstawicieli zawodów prawniczych spotkamy w ich kancelariach. Z innymi porozmawiamy w sądzie podczas pracy. Sędzia to bez wątpienia najważniejsza postać w sądzie. Jest nie tylko prawnikiem, ale także funkcjonariuszem państwowym. Głównym zadaniem sędziego jest rozstrzyganie sporów i wydawanie sprawiedliwych wyroków. Co ciekawe, w wielu sytuacjach sędzia nie wyrokuje sam. W sądach pierwszej instancji i w sądach wojskowych sędziowie korzystają z pomocy ławników. Wtedy to jest sąd, prawda? Bo wyroki wydają nie sędziowie, ale sądy. Sądy są powszechne, jest Sąd Najwyższy, Sąd Wojskowy i Administracyjny. Pełen skład sądu to jest przewodniczący składu oraz ławnicy i to jest wtedy cały skład sądu. Oczywiście nie we wszystkich sprawach orzeka pełen skład. Są kategorie spraw, gdzie sąd orzeka jednoosobowo, ale niewątpliwie w tych sprawach, w których jest ten element taki społeczny, czynnik społeczny w postaci ławników, no jest bardzo dużą pomocą dla sędziego. Jeśli ktoś z Was chciałby zostać sędzią, musi spełnić szereg warunków. Na to stanowisko może być powołana osoba w wieku co najmniej 29 lat, która ukończyła studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra. Później aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a następnie zdała egzamin sędziowski. Niezbędna jest też odpowiednia praktyka zawodowa i oczywiście nieskazitelna opinia. To ostatnie zdanie pasuje też do charakterystyki kolejnych zawodów związanych z prawem. Jednym z nich jest radca prawny. Można go rozpoznać po niebieskim żabocie przy czarnej todze, w której radcowie występują przed sądem, reprezentując swoich klientów. Sprawdźmy teraz, w jakich sprawach można zwrócić się o pomoc do radcy prawnego. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, kim jest radca prawny, to odpowiedziałbym, że jest to profesjonalny prawnik. Dlaczego profesjonalny? Dlatego, że żeby zostać radcą prawnym, trzeba ukończyć studia prawnicze, 3-letnią niełatwą aplikację i zdać trudny państwowy egzamin. Radcy prawni pomagają swoim klientom w sądach, w sprawach sądowych, jak i poza sądem, w sprawach biznesowych i w sprawach życiowych, w zwykłych sprawach, które każdy z Polaków ma na co dzień. Udzielamy im porad, pomagamy w konstruowaniu umów. Na radcach prawnych ciąży olbrzymia odpowiedzialność, dlatego każdy radca ma obowiązek doskonalenia zawodowego. Dlaczego? W interesie swoich klientów dbamy o to, żeby każdy radca prawny przed sądem i poza sądem był profesjonalistą, a to oznacza, żeby miał pełne kompetencje do tego, żeby reprezentować swoich klientów i udzielać im porad w zwykłych życiowych i biznesowych sprawach. Proces, w wyniku którego można zostać radcą prawnym, jest trudny, ale i odpowiedzialność zawodowa w tym przypadku jest bardzo duża. Przede wszystkim należy skończyć prawo, a później kilkuletnią aplikację w samorządzie radców prawnych, podczas której zdobywa się doświadczenie pomocne w prowadzeniu często bardzo skomplikowanych spraw. Radcowie na co dzień pracują w kancelariach radcowskich. Z kolei w kancelariach adwokackich spotkać można adwokatów. To jest zawód zaufania publicznego. Co to znaczy? To znaczy, że adwokatowi ludzie powierzają prowadzenie swoich spraw, mówiąc najprościej. Powierzają prowadzenie swoich spraw cywilnych, sporów z osobami innymi, z instytucjami, z przedsiębiorcami, ale jest także obrońcą w sprawach karnych, to znaczy występuje przed sądami jako obrońca w sprawach, których oskarżycielem jest prokurator. Pomoc swoim klientom, ale innego rodzaju, niosą przedstawiciele kolejnego zawodu prawniczego. Kiedyś na tę osobę mówiono rejent, dziś notariusz. To również zawód zaufania publicznego, mający w swoich szerokich kompetencjach wiele uprawnień, które mogą przydać Wam się już niedługo. Najważniejsze czynności notarialne to sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów, sporządzanie wypisów i odpisów dokumentów, a nawet przyjmowanie na przechowanie pieniędzy czy papierów wartościowych. Przychodzą najczęściej, bardzo często osoby, które ma świadomość prawna jest niewielka. I my jesteśmy tym pierwszym kontaktem, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, wskazać drogę, którą mogą pójść bez narażenia siebie, czy załóżmy swojej rodziny na jakieś nieporozumienia czy niebezpieczeństwa. Pokazujemy, czyli wskazujemy, że jeżeli zrobisz gościu to czy tamto,
no to możesz w przyszłości stracić dom, stracić mieszkanie, pójść do domu starców, bo nikt się tobą nie zajmie. Notariusze sporządzają tak zwane drobne czynności. Do kategorii tak zwanych drobnych czynności należy chociażby sporządzenie kserokopii poświadczonej notarialnie. Może być to kserokopia świadectwa ukończenia studiów, świadectwa maturalnego. I tutaj młodzież w okresie, kiedy otrzymuje te świadectwa i musi składać na uczelnię, masowo oblega kancelarie notarialne właśnie, żeby sporządzić takie poświadczone kserokopie dokumentu, które zastępują oryginał. Czyli generalnie, jeżeli nie chcemy gdzieś dać oryginału dokumentu, bo ma dla nas na przykład jakąś wartość chociażby sentymentalną, wtedy można zrobić poświadczoną kserokopię takiego dokumentu, ona jest zaopatrzona pieczęcią notariusza, okrągłą z wizerunkiem orła i ten dokument zastępuje oryginał dokumentu. Poznaliśmy zaledwie kilka zawodów, ale trzeba pamiętać, że jest ich znacznie więcej. Prokurator, komornik, syndyk, kurator sądowy, mediator, rzecznik patentowy czy doradca podatkowy. Lista jest naprawdę długa, ale nasz czas powoli dobiega końca i pora się już pożegnać. Zanim się rozstaniemy, chciałbym, abyście z naszego filmu zapamiętali jeszcze jedną ważną informację. Otóż już starożytni mówili ignorancja iuris nocet, a więc nieznajomość prawa szkodzi. Pamiętajmy, że w żadnej, podkreślmy to, żadnej sytuacji życiowej nieznajomość przepisów, nieznajomość prawa nie jest dla nas ani wytłumaczeniem, ani okolicznością łagodzącą. Dlatego warto wziąć sobie do serca tę łacińską sentencję i od czasu do czasu wybrać się na taki jak nasz spacer po prawie. Do zobaczenia.